pomódlmy się wstańmy. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie, że dzisiejszy dzień jest dniem zmian w naszym życiu. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że Ty działasz w nas i wokół nas, że Ty wpływasz na nas teraz. Dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo, ono nas buduje, ono oddziela ducha od duszy, ono pokazuje kierunek. Duchu Święty, jesteśmy wdzięczni Ci, że Twoje Słowo jest dla nas tak ważne i my ogłaszamy, że wydamy stukrotny plon tego Słowa. Bierzemy autorytet nad każdą opresyjną myślą, odsuwamy teraz w imieniu Jezusa każdą demoniczną siłę od umysłów, od emocji, od ciał. My nie pozwalamy, żeby cokolwiek negatywnego na nas wpływało w imieniu Jezusa. Ogłaszamy ochronę krwi Jezusa wokół naszej duszy, naszego ciała. Amen. Amen. Dobrze, przyjaciele. Siadajcie jeszcze, gdzie tam możecie sobie. Nasze warsztaty wiary trwają od września. Dzisiaj będziemy sobie biegli dalej w tym. Wszystkich z Was, którzy nie byliście jeszcze na warsztatach, jak nie, albo nie przerabialiście tych rzeczy, które do tej pory były mówione, ja bardzo zachęcam do tego, żeby to, co jest udostępnione w internecie, na naszych stronach, poprzerabiać, przestudiować, bo to jest pewien ciąg myślowy. Te warsztaty, one stanowią jedną bryłę. One nie są tak zbudowane, że bierzemy sobie jakiś tam element tego. Nie. W ogóle z wiarą jest tak, że wiara jest stylem życia. Wiara to nie jest coś, czego się można nauczyć. Nie można się nauczyć wierzyć. Teraz się nie można zapisać do kościoła. Kiedyś byłem tam na początku naszej służby, ktoś do mnie zadzwonił i mówi, jak można się zapisać do waszego kościoła. Ja mówię, nie można się zapisać. Nie można się zapisać do kościoła naszego. No nie da rady się zapisać. Co ja ci zrobię, chłopie, tak? Kościołem się można stać. Kościołem się można stać. Tak samo jak wiary się nie możesz nauczyć. Rozumiecie? Nie ma czegoś takiego jak 5 kroków do zwycięskiego życia w wierze, 7 kroków do osiągnięcia sukcesu, bo to są pierdoły z piekła rodem. Nie ma czegoś takiego. To wam jak ktoś was tak uczył kiedyś, to wyrzućcie na śmietnik od razu z głów. Wiara jest stylem życia. I ten styl życia, on musi być przez nas rozpoznany i my musimy zdecydować się na ten styl życia. Dlatego jest napisane, sprawiedliwy mój, czyli odrodzony z Bożego Ducha człowiek, z wiary żył będzie. Czyli wiara będzie jego stylem życia. Ona będzie częścią każdego najdrobniejszego elementu życia. Chcę, żebyś zrozumiał, że w życiu chrześcijanina nie ma takiego czegoś, co jest działaniem, czy też przeżywaniem poza wiarą. Jeżeli coś się robi, czy coś przeżywa poza wiarą, to nie jest to od Boga. Rozumiecie? Po prostu. Wiara jest jedynym łącznikiem między Bogiem a człowiekiem. Nie ma innego łącznika. No nie ma innego łącznika. Dlatego życie wiarą jest pewnego rodzaju takim kamieniem potknięcia dla wielu ludzi, którzy chcą jakoś to obejść. I przychodzą i mówią, bo ja to nie doświadczam, bo ja to nie czuję, bo ja to nie widzę, bo ja to nie to. Ja mówię, no, bo próbujesz w ogóle zjeść zupę nogą. Tak? Cholera rzecz polega na tym, że nie masz chwytnych stóp. No wiesz, o co chodzi? To nie chwycisz stopą sztućca. Możesz mieć super dobre chęci, tylko to innej części trzeba użyć, tak? Innej części. Wiarą chwytamy Boga. Wiarą. Wiarą. Dlatego musimy wiarę rozwinąć. Wiara nam nie będzie potrzebna w niebie, bo w niebie nie będziemy musieli chwytać Boga.
Wiara też nie będzie nam potrzebna w tysiącletnim królestwie, bo nie będziemy musieli wiarą chwytać Boga. Nie będzie nam też potrzebna wiara na nowej ziemi i pod nowym niebem w Jerozolimie Gdańskim, bo nie będziemy potrzebowali chwytać Boga. Dlaczego? Bo będziemy mieli jakie ciała? Uwielbione, które będą widzieć Boga, słyszeć Boga, będą mogły obcować z Nim na każdym możliwym poziomie, którego sobie nawet nie wyobrażamy dzisiaj, tak? Namiastką tego było to, co przeżywał Adam z Ewą w raju. Natomiast my dzisiaj wiarą chwytamy i wszelkiego rodzaju przeżycia, które mamy, a jesteśmy, jak wiecie, ruchem ultracharyzmatycznym i mamy bardzo dużo różnych przeżyć psychofizycznych z Bogiem, to wszystko dzieje się przez wiarę. Cuda dzieją się przez wiarę, manifestacje Bożej mocy przez wiarę. Rozumiecie? Najpierw wiara, potem doświadczenie. Nie odwrotnie. Jak ktoś ma najpierw doświadczenie, tak? Najpierw doświadczenie. Bez wiary to nie jest z Boga. To nie jest Bóg. Wczoraj oglądałem sobie taką baśń z Keanu Reevesem, bo ja go lubię, Konstantin. On tam demony wypędza, takie lubię, śmieszne tam są rzeczy. Ja tego lubię w ogóle. Takie kolorowe. Tam są takie fajne też. Sartre sobie oglądaliśmy wczoraj też i z Agatą. I Sara takie tam pytania zadawała, demon, oczywiście kupę głupot jest, bo to taka bajka, ale są też takie fajne, prawdziwe rzeczy. I widać w ogóle, jak facet wiarą zaczyna chwytać przestrzeń Boga. Mimo że wcześniej porusza się w niesamowitych, różnych doświadczeniach ponadnaturalnych. Ale musi się wiarą chwycić. Jak on się wiarą chwyta, tak, on się wiarą chwyta. To diabeł go ciągnie, Lucyfer go ciągnie potem za rękę i kurczę, nie może go ciągnąć. I nie wie, co się dzieje. Ale facet się wiarą chwycił. I nie mógł go diabeł dotknąć. Nie mógł go ruszyć. Rozumiecie? Diabeł nie ruszy ludzi wiary. Ludzie wiary są nie do zajechania. A ludzie niewiary zostaną wciągnięci przez diabła nosem. Rozumiecie? Można być odrodzonym z Bożego Ducha i być wciągniętym przez diabła nosem. Diabła w ogóle nie obchodzi, czy jesteś odrodzony z Bożego Ducha. W ogóle. Ludziom się wydaje, że dla diabła to jest problem, że ktoś jest odrodzony z Bożego Ducha. Żaden to jest dla niego problem. Diabeł tak samo jedzie z chrześcijanami, z muzułmanami, z buddystami, z ateistami, z każdym. Z każdym, kto nie porusza się w wierze. Diabła nie interesuje, że się odrodziłeś z Bożego Ducha. Jedynie, co nie może zrobić, to już nie może spowodować, że pójdziesz do piekła. Jedyną rzeczą, którą już nie może ci zrobić diabeł, ok? Jedyną rzeczą. Nie może ci ogarnąć nowej natury, bo ona jest nie do dotknięcia. Nie może też spowodować, że staniesz się opętany, czyli nie może wejść do twojego ducha, bo tam mieszka Duch Święty. I nie może zrobić z ciebie człowieka absolutnie nieświadomego rzeczywistości. Ale może opanować całą twoją duszę, całe twoje ciało i całe twoje życie. I to jest ci jak purą sukę przez całe życie. I tak się dzieje z ludźmi, którzy nie chodzą w wierze. I oni się dziwią. A dlaczego? Przecież się nawróciłem. Gdzie jest ten Chrystus? Nawet co nie odbiera telefonów? Bo on nie odbiera pewnych telefonów. Bóg nie odbiera telefonów, które są telefonami niewiary. On nie odbiera tych numerów. Tam jak ktoś do niego dzwoni i mu się zapala taka lampka z napisem niewiara, to on nie odbiera. I to nieważne, że się wyświetla, proszę ciebie, że właśnie dzwoni Rysio, twój syn umiłowany. Narodzony z Bożego Ducha. Nie, bo tam czerwona lampka się. On nie odbiera. Ale odbiera każdy telefon, który jest telefonem wiary. Każdy telefon. Dlatego jest napisane, wszystko jest możliwe dla tego, który, a nie dla tego, który się narodził z Bożego Ducha. Amen? Jest subtelna różnica. A
a jakiś to ma wielki wpływ na nasze życie. Dlatego te warsztaty. W tym kraju stwierdzenie, że o, jestem nawrócony, to jest tak wyświetlany slogan, że się w palu nie mieści. W tym kraju to diabeł jest nawrócony. Wszystko jest nawrócone w tym kraju. Wszystko unawracane jest. Rozumiesz? Zawsze tak było. Taki kraj. Ale my nie mówimy o tym, przyjaciele, to nas nie obchodzi. My wiemy, że kto spotkał się z Jezusem, ten jest nawrócony. Natomiast my nie dzisiaj, nie mówimy dzisiaj o tym, mówimy dzisiaj o tym, jak rozwijać się w wierze, która jest walutą obecnego czasu. Musimy czymś płacić za to życie. I będziemy płacić wiarą. Zaczniemy od Ewangelii Łukasza, dzisiaj 7 rozdziału. 2:10. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 2:10. A sługa pewnego setnika, przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierć. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go o siebie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił, miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi, a gdy już był niedaleko w domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważam za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie, a innemu: przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni. A gdy to, posłuchajcie, a gdy to, pamiętajcie o tej wypowiedzi, ta wypowiedź jest kluczowa tutaj, a gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się. No, zadziwić Boga to jest wielka sprawa. To jest jedyna, w ogóle istnieją dwa momenty w Piśmie Świętym, gdzie jest napisane, że Jezus się zdziwił. I to jest jeden z nich. Zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znałem. Nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zostali sługę zdrowym. I chciałbym, żebyśmy sobie do tego, zaznaczywszy, dodali fragment z Ewangelii Mateusza 8:13. To jest ten sam zapis. Ale chciałbym, żebyśmy sobie troszeczkę spojrzeli na to z innego miejsca. Dodali sobie 8:13 Ewangelii Mateusza. I rzekł Jezus do setnika: idź, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. To jest chcę, żebyście też zobaczyli, na czym polegają sprawy w Ewangeliach. Nie wiem, czy wy, mam nadzieję już, że wszyscy już rozumiecie, jak słuchacie naszych nauczań, temat związany z Biblią, że te przypowieści są różne. Te opowiadania też są różne. Te historie, te przypowieści, że są różne, to one mogą być, ale że te historie są różne. Zauważacie to? To Biblia, to nie jest prawda, że to wszystko się zgadza. Tam się nie zgadza. Jak w ogóle próbujecie ogarnąć Biblię w ten sposób, tam się wszystko wam będzie zgadzać, to się pomylicie. To się nie zgadza. To nie zgadza się. No ale Biblia nie jest po to, żeby nam się wszystko w niej zgadzało. Jak jeszcze ktoś tego nie rozumie, to ja zapraszam do słuchania Fundamentów Wiary, między innymi na temat Biblii. Bo w Biblii chodzi o zobrazowanie zasad duchowych. Rozumiecie mnie? A nie o przedstawienie historycznego zarysu zjawiska. O to chodzi w Biblii. Bo to jest Biblia. Biblia to nie jest dziennikarski zapis zjawisk. To nie jest dziennikarski zapis. Biblia, ona jest
informacji. To jest księga duchowa, nie księga historyczna. To nie jest księga historyczna. Absolutnie. Bo to w ogromnej ilości przypadków historia przeczy temu, co jest w Biblii. I ludzie się dzielą na dwa fronty i mówią, a to było tak, a to było tak. A ja mówię, nie wiem jak tylko, to mnie to obchodzi. Jak stare przyminęło. A co mnie to obchodzi? Rozumiem, to ja nie wiem. Ja nie wiem, mnie to nie interesuje. Tak samo jak mnie interesują różne inne rzeczy, które w ogóle nie mają żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Jak czasami się do ludzi, ja czasami tak specjalnie kontrowersyjnie pytam, mówię, jak Jezus miał żonę i dzieci, to co by zrobił? Czy by to zmieniło w tym przypadku, jak miał żonę i dzieci na przykład, nie? Bo w przypadku moim nic. No, czy Jezus żonaty umarł za mnie na krzyżu? Czy Jezus kawaler umarł za mnie na krzyżu? Rozumiecie, o co chodzi? To mnie to w ogóle nie obchodzi, bo w ogóle wiecie, o co chodzi, że umarł za mnie na krzyżu. W ogóle o to chodzi. A nie czy on miał żonę, czy on miał dzieci. Tak? Ja nie wiem. Tak? Ważne, że na krzyżu. Ważne, że on wstał z martwych. To nieważne, kto wstaje z martwych, że on być kawaler. To nie ma takich zasad duchowych, że śmierć może pokonać tylko kawaler. Nie? Żonaty też może. A tam! Ale gdyby po rozwodzie komendem, no. A gdyby rozwodnik umarł za twoje grzechy, co by zrobił? O, dopiero, co? Widzisz? A w ludziach ktoś trzeszczy w środku. Tak samo jak się na początku nie dowiadują, że Maria nie była dziewicą. Ich tak kręci. Tak nie robi się. No wiedzą z tego, że nie była dziewicą. Znaczy była normalna. To z nią w porządku. Biblia nie jest po to, żebyśmy z niej robili zapisy historyczne. Biblia jest po to, żebyśmy rozpoznawali zasady duchowe. Dlatego te dwie opowieści są inne. Tutaj się setnik spotyka, tam się nie spotyka. Rozumiecie? Ja tu się spotyka, tam się nie spotyka. W jednej Ewangelii Jezus spotyka zdemonizowanego człowieka, tak? W Kafarnaum jednego, a w innej dwóch. No to jednego spotkał czy dwóch? Z jednego wyrzucił ten legion demonów, czy z dwóch tam wyrzucił? Nie wiadomo. Wiecie? Nie wiadomo. To jest nieważne. Ważne jest, że poznajemy zasadę duchową. Zasadę duchową. I żeby Biblia opowiadała to w ten sposób, że jeżyki się noskami dotykają i z tego by coś wynikało, rozumiesz, to masz to przyjąć i masz to obejrzeć. Bo to pokaże ci, w jaki sposób masz żyć zwycięskim życiem w Chrystusie. To nieważne, jak to będzie pokazane. To jest nieważne. Bo Bóg jest mądry. Bóg jest mądry i On nam daje coś, z czego mamy korzystać, a nieważne, rozumiecie, czy to się tak podaje, czy to się podaje inaczej, to jest nieistotne już wszystko. To jest nieistotne. Jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. Wiara jest ściśle związana ze zrozumieniem Bożego autorytetu. Ja chcę, żebyśmy zaczęli te dzisiejsze seminarium od zrozumienia, że wiara jest ściśle związana ze zrozumieniem czegoś, co jest nazwane autorytetem. Kolosan 1:16-19. Kolosan 1:16-19. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na ziemi i co jest na niebie i na ziemi, w Nim, czyli w Chrystusie. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności. Tu jest mowa o potężnych bytach anielskich. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami. On jest przed wszystkimi rzeczami.
On jest pierwszy przed wszystkimi rzeczami. I wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim, czyli w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia boskości. Jezus posiada absolutny autorytet. Absolutny autorytet w dziedzinie duchowej, psychicznej i fizycznej. Absolutny autorytet w dziedzinie duchowej, psychicznej i fizycznej. W sprawach tak wielkich, że ich nie ogarniamy, aż do spraw tak banalnych, że ich nie zauważamy. Autorytet. Zobaczcie, co, jak on reaguje, kiedy słyszy ten tekst. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Gdyż i ja, mówi ten setnik, który jest dowódcą żołnierzy, gdyż i ja jestem podległy władzy, czyli ja rozumiem, o co chodzi w autorytecie. Ja wiem. Zobaczcie, co on dostrzega w Jezusie. On, ten setnik, ten pogański setnik, ten dowódca pogański, on dostrzega w Jezusie to, o czym mówi później napisany list do Kolosan. On dostrzega w Jezusie, że Jezus jest przed wszystkim i ponad wszystkim. Czyli jeżeli jego sługa leży chory w domu, i choruje na jakąś chorobę, i to jest nieważne, na co on choruje, i nieważne, jaki jest stadium tej choroby, to ten setnik rozumie, że Jezus posiada władzę nad tą chorobą i nad tym setnikiem, i nad tym sługą. On ma władzę. Bo on jest przed wszystkim. Na nim zostało wszystko ugruntowane. Rozumiesz? On jest przed wszystkim. Jak usiądzie na tobie mucha, to będzie na tobie siedzieć, dopóki jej na to pozwolisz. Ona sobie siedzi wtedy na tobie. Ale to ty jesteś bryłą, od której ta mucha zależy. Jeśli jej pozwolisz, żeby siedziała, będzie siedziała. Jeśli ją spędzisz, to ona musi odlecieć. Chcę, żebyś zrozumiał, o co chodzi z Chrystusem. Na Nim wszystko jest ugruntowane. On jest przed wszystkim. On posiada absolutny autorytet. Absolutny autorytet. Jeżeli ludziom się wydaje, że gdzieś nie sięga władza Chrystusa, oczywiście ludzie tego nie powiedzą, ale jeśli to się wydaje, jeżeli na poziomie podświadomości, czy też na poziomie działań tak reagują, to są w potężnym błędzie. Wiara jest ściśle związana ze zrozumieniem autorytetu. Ludzie, komu my zawierzyliśmy? My nie zawierzyliśmy popierdółce, która wisi na drewnianych listewkach na krzyżu. Rozumiecie? My nie zawierzyliśmy jakiemuś dziwakowi. My nie zawierzyliśmy jakiejś historii. My zawierzyliśmy komuś, kto jest przed wszystkim i na kim wszystko jest ugruntowane. To ktoś taki jest moim Bogiem. To ktoś taki jest moim Bogiem. To ktoś taki jest Twoim Bogiem. To taka postać jest Twoim Bogiem. Kiedy Ty powiedziałeś, że Jezus jest moim Panem, Jezus jest moim Panem, to znaczy, że Władca Wszechrzeczy jest moim Panem. To Władca Wszechrzeczy. Rzeczy duchowych, psychicznych i fizycznych. Władca Wszechrzeczy. Nie popierdółka, nie Jezusik, nie religia. Rozumiecie? Jak żebyśmy chodzili w wierze, my musimy zobaczyć, co stoi tam naprzedzie. Kto tam jest naprzedzie? Kto to jest w ogóle? A nie ludzie, bo z diabłem się boksują. Z diabłem się boksują. Rozumiesz, o co chodzi? Ale mam jazdy. Ale mam trudny czas, ale mnie diabeł dojeżdża, ale mi trudno. Rozumiesz, co to jest? Absolutne niezrozumienie tego, kto jest naprzedzie. W ogóle, kto tu jest?
Zrozumienie tego faktu sprawia, że wiara rośnie i pogłębia się. A zatem, od kiedy narodziłeś się na nowo, jesteś jedno z Jezusem. Zamieszkał w Tobie, zjednoczył się w Tobie. Jest napisane, że jest głową Kościoła. Jesteś Kościołem. Co to oznacza? To znaczy, że władza Chrystusa została oddana w Twoje ręce. Posiadasz taką samą władzę, jak Chrystus. Nie jesteś obok. Ty nie jesteś obok i nie oczekujesz, że On coś dla Ciebie zrobi. On jest z Tobą tak zjednoczony, jest w pewnym sensie tak zrośnięty z Tobą, że cokolwiek Ty, rozumiesz, zaczniesz robić zgodnie z jakąś prawdą Bożą, to jest to samo, co On by zaczął to robić. Nie mniej. Posiadasz autorytet. Wiecie, jakie to jest dla ludzi trudne? O tym się trąbi w każdym kościele charyzmatycznym. Problem polega na tym, że ludzie rozdzielają Chrystusa i siebie. Mówią, ja to ja, a Chrystus to Chrystus. No, że Chrystus jest głową Kościoła, to my wszyscy wiemy. Ale ja? Przecież ja nie jestem taki jak Chrystus. Ja nie jestem taki jak Chrystus. On się z Tobą zjednoczy. Wierzysz w to, że jesteś jedno z Chrystusem? Ty musisz zobaczyć, że Ty wierzysz. Jeżeli nie wierzysz w to, że jesteś jedno z Chrystusem, to proszę Cię teraz, właśnie dzisiaj, rozpocznij swoją pokutę. Bo ja nie wiem, czy Ty wierzysz. Bo może Ty wiesz o tym, może Ty słyszałeś o tym tysiące razy. Może ten werset z listu do Galacjan, mówiący, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie tak umiłował, że wydał za mnie samego siebie, jest dla Ciebie jedynie religią. Może tak jest. Może masz taką religię. I nadal modlisz się do Boga, który jest tam. I oczekujesz, że ten Bóg stamtąd zadziała w jakiejś Twojej sprawie. I myślisz sobie tak, będę się modlił i On zadziała w mojej sprawie. I Ty nazywasz to wiarą. Jeżeli tak masz do tej pory, to chcę, żebyś zaczął pokutować od tego momentu. Jeszcze dzisiaj przeproś Boga, rozumiesz, za swoją chorą koncepcję. Ponieważ władza Chrystusa jest dana Tobie w całej rozciągłości. Ponieważ On zamieszkał w Tobie i nie działa poza Tobą. Rozumiecie? On nie działa poza Tobą. I wiara nie polega na tym, że oczekujemy, że On dla nas coś zrobi. Bo to nie jest chrześcijaństwo. Oczekiwanie, że Bóg dla nas coś zrobi, to nie jest chrześcijaństwo. To nie jest chrześcijaństwo. No to może gnoza jest. To gnostycy może tak mają. Ale nie odrodzeni z Bożego Ducha ludzie. Te teksty, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Co to jest za tekst? Ilu z was powiedziało kiedyś do kogoś coś takiego. Wpuść mnie do swojego życia, a wpuścisz Chrystusa. Wpuść mnie. Daj mi dostęp do swojego życia, a wpuścisz Chrystusa. Zaproś mnie do domu na obiad, a zaprosisz Chrystusa. Dotknij się mnie, a dotkniesz Chrystusa. Chcę, żebyś badał poziom swojej wiary, bo dopiero z miejsca, z jakby ocenienia poziomu jesteśmy w stanie ruszać dalej, rozumiesz? Najpierw jest diagnoza. Zdiagnozuj się.
Zobacz, gdzie jest. Zobacz, jesteś chrześcijaninem, który jest w miejscu realnego takiego oddzielenia siebie od Boga. I oczywiście teologicznie twierdzi, że ja wiem, że Bóg jest we mnie, Chrystus jest we mnie, ale w praktyce jesteś człowiekiem, który oczekuje na Bożą ingerencję. Jeżeli ktoś z was tutaj na tym miejscu oczekuje na Bożą ingerencję, to ja chcę, żebyś się nawrócił dzisiaj. Musisz się nawrócić. Nawróć się. Nawróć się. Z oczekiwania na Bożą ingerencję. Nawróć się, bo to nie jest wiara, tylko nadzieja. Masz nadzieję. Masz nadzieję. A nie jest napisane, że sprawiedliwy mój z nadziei żyć będzie. Nie jest napisane, że sprawiedliwy mój czekał będzie na mnie. Jest napisane, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. A wiara jest pewnością. Wiara jest teraz. Wiara jest związana z tym, że ja wiem, że Chrystus jest we mnie teraz. Jest we mnie teraz. On przeze mnie mówi, On przeze mnie działa. Kogo ja dotykam, dotyka On. Ja nie modlę się w ten sposób, Panie, wyciągnij swoją rękę i uzdrów go teraz. Bo to nie jest chrześcijaństwo. Rozumiesz? Ja nie modlę się i to gdzieś, Panie, bądź ze mną dzisiaj. I słyszę gdzieś głos za światło, dzisiaj nie mam czasu. Dzisiaj jestem właśnie na konferencji, gdzieś tam, która jest w Kairi. Przyjechał usługujący słynny taki tutaj, aby poczekać. I się pozdrawiam w innym mieście. To kłopota. Panie, bądź tam ze mną na tej ewangelizacji. A gdzie mam być? Gdzie mam być? Czy ty uważasz, że ja mam coś innego do roboty niż być w tobie? Czy mam jakieś inne zajęcia? Że akurat tworzę teraz nową konstelację i nie mam dla ciebie czasu, bo nie mam drobnych na twoją ewangelizację. Tak? Bo myślę, jak zbawić Marsję. Ludzie podprogowo tak myślą i czekają na Boga, czekają na Niego, czekają. Oczekiwanie na Boga w swoim życiu to herezja i głupota. Wielu rzeczy jeszcze nie masz w życiu tylko dlatego, że czekasz, aż będziesz je miał. Rozumiesz? Wielu rzeczy nie masz tylko z tego powodu, że czekasz, aż będziesz je miał. Jesteś człowiekiem nadziei i musisz się nawrócić ze swojej nadziei. Ludzie nadziei! To jest coś innego niż ludzie wiary. To inny gatunek. Pobożni są. Porządni. Oczekują. Rozumiesz? Nazywają to cierpliwością, pokorą. Rozumiesz? Tak to nazywają. I mówią na ludzi wiary, jesteście pyszni. Polegacie na sobie. Chodzicie w cienek. Rozumiesz? Jak do mnie tak ktoś mówi, to ja mówię, to reklamację na mnie. Tak dzisiaj w twojej modlitwie wieczornej, Panie Boże, Ceroński chodzi w ciele, jest pyszny. Ja się na to nie zgadzam. Taki zgłusz, taki pozew. Ewangelia Jana 17, 21, 24. Ewangelia Jana 17. 21, 24. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Te fragmenty są wykorzystywane do tworzenia ekumenicznych nurtów. I ludzie mówią, jest napisane, abyśmy byli jedno. Ja mówię, ale co? Jakie jedno? No wiesz, żeby Kościół był zjednoczony.
żebyśmy wszyscy chrześcijanie byli jedno. Ja mówię, ale to ty się pomyliłeś z ruchem hipisowskim z lat 60. Tobie się pomyliło coś. Rozumiesz? Za dużo do dorsu słuchasz. Nie tego trzeba słuchać. Jeszcze raz. Aby wszyscy byli jedno, jak, czyli tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Czyli żeby oni mieli świadomość zjednoczenia z Tobą, jak ja mam zjednoczenie z Tobą. Żeby oni wiedzieli, że są jedno. Żeby Kościół wiedział, że są jedno. Że Chrystus i Kościół to jedno. To jeden byt, jeden organizm. Że nie ma różnicy między Chrystusem a Kościołem. Ludzie, czy nie zaintrygowały was te teksty pod tytułem cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie? Cokolwiek. Cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Cokolwiek. Co tam chcesz rozwiązać? Chcesz coś rozwiązać? A ludzie mówią, ale coś bym rozwiązał, co jest zgodne z wolą Bożą. Ale tam nie jest napisane, że masz rozwiązywać coś, co jest zgodne z wolą Bożą. Tam jest, cokolwiek zwiążesz, to będzie związane. Cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane. Czy rozumiecie, to znaczy delegowanie władzy? Zaufanie Boga do Kościoła jest takie samo, jak zaufanie Boga do Chrystusa. A ten tekst, czy was nigdy nie zaintrygował, którymkolwiek grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane. Dramatyczna sprawa. Co to w ogóle jest? Oczywiście Kościół katolicki szybciutko zrobił z tego system kapłański. Mówimy, to załatwimy. Zresztą potężną robotę zrobili. W ogóle robotę robili taką robotę, że mają wszystkich w saku. Tak? Ale ten werset mówi o tym, że to Kościół, tak, ma władzę poznawcze na tym samym poziomie, co Chrystus, aby oceniać szczerości lub nieszczerości ludzkich serc. Słyszeliście kiedyś o tym? Ilu z was, którzy głosicie Chrystusa, teraz poruszę te miejsca, ilu z was, którzy głosicie na bieżąco Chrystusa, macie dziwne wrażenia, na przykład takie, że ktoś coś zrobił nieszczerze. Już się z nim modliłeś, już wszystko, a wiesz, że to było nieprawdziwe. A w jednym wypadku jesteś absolutnie pewny, że to on się narodził z Bożego Ducha. Chcę, żebyś zobaczył to teraz. Spójrz teraz. Tylko na poziomie twojego namaszczenia teraz chcę, żebyś to obejrzał. Oczywiście to się spycha, bo się mówi, nie jesteśmy sędziami. Oczywiście. Nie nasza to sprawa, kto się nawraca, kto się nie nawraca. Rozumiesz? To nie nasza to rzecz. Chodzi o to, że ja jestem świadomy czegoś. I wielokrotnie, na przykład w moich rozmowach z ludźmi, rozmawiałem, na przykład mówiłem do człowieka tak, słuchaj, tam taki przykład. Przyszedł do mnie człowiek i mówi do mnie tak, pomóż mi, ale ja chcę, ale ja nie jestem wierzący, i chcę, żebyś mi pomógł, bo naprawdę potrzebuję pomocy. Ja mówię do niego, ale to mógł, chciałbym żyć przyjść do Chrystusa. A mówi, ale ja nie chcę przyjść do Chrystusa. A ja mówię do niego, no to ci nie pomogę i pójdziesz do piekła. A się patrzy, dlaczego mi nie pomożesz? Ja mówię, dlatego, że ja nie pomagam ludziom poza Chrystusem. A on mówi, ale to jest nie w porządku. Ja mówię, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest w ogóle nie w porządku. Humanizm na to pluje. Rozumiesz? Humanizm pluje na to. I mówi, jesteście nie w porządku. Jesteście niesprawiedliwi. Nie pomagacie poza Chrystusem. Któregoś razu głosimy Ewangelię na ulicy, podchodzi jakaś taka babka, podeszła do nas. I mówi, o, tam pan krzyczy tu przeciwko muzułmanom. A tam muzułmańskie kobiety rozdają chleb ubogim. Ja mówię, ale to jest ich osobista tragedia. To nie jest moja sprawa, że nie rozdaję chleba ubogim. Ja nie rozdaję chleba ubogim, bo ja znam tych ubogich.
Tak? Ja znam tych ubogich. Bo ja nie mam 15 lat kręconych włosów, rozumiesz? Ja wiem, jak wygląda polski ubogi. Tak? Przez 3,5 roku prowadziliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych. 10 lat w pudle spędziłem. Ja to wszystko znam od potrzeby. W Polsce ubogich ludzi jest tak niewiele, że się w głowie nie mieści. Ale kupa jest nierobów, śmierdzących leni, oszustów i lekieków, bo taki mamy kraj. Taki mamy kraj. Jak prowadziliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych, to ludzie przyjmowali cuda za cudami w jednej sekundzie. Ale żeby kogoś namówić do wyrobienia dowodu osobistego, żeby poszedł do pracy, to musieliśmy pościć. Żeby lepiej Pana usłyszeć, co zrobić z delikwentem. No to było trudne. Iść do pracy. No ale po co mam iść do pracy, jak ja mam zasiłek? No po co mam iść do pracy? No powiedz mu teraz, po co mam iść do pracy, bo mam zasiłek na przykład. Albo ma rentę, albo ma jedną przy ciebie cholerę, co tam jeszcze ma. Rozumiesz? I on nic nie zrobi w związku z tym. On se siedzi w ośrodku dla bezdomnych i on uważa, że to jest to, o co chodzi w życiu. Tak? A potem się liczy te statystyki, się mówi, tyle jest bezdomnych, tyle jest takich. Rozumiesz, o co chodzi? 6% w tym kraju, 6% realnie, to mogą być ludzie, którzy nie potrafią sobie dawać rady w życiu. 6%. Mi się śmiać chce, tak na marginesie, taki nurt jest bardzo duży w związku z tymi rzeczami. Taki jest też człowiek, który działa, nie podam jego nazwiska i kraju, w którym działa. Bo to jest nasz brat Polak. W tym kraju, bardzo bogatym kraju, działa wśród bezdomnych. I on tam dopiero rozkręcił koniunkturę, jacy tam są bezdomni. A ja w ogóle się patrzę na to i mówię, kurczę, mówię, wiem ile jest w Polsce, rozumiesz? A ten jest w jednym z najbogatszych krajów świata, tak? Naprawdę w takim kraju. I on tam rozkręcił wielką służbę dla bezdomnych. Tak? Bóg daje nam bardzo poważną informację. Kościół i Chrystus posiadają taką samą władzę. Autorytet, który posiada Chrystus, będąc przed wszystkim, będąc absolutną podstawą wszystkiego, tak? Udzielił, dał, podzielił się więcej, zjednoczył się w tym autorytecie z Kościołem. Ojcze, modli się, Ojcze, ja chcę, żeby oni byli jedno. Jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Rozumiesz? Jedno. Jesteś jedno z Chrystusem. Jedno. Rozumiesz? Bóg nie rozróżnia między tobą a Chrystusem. Posłuchaj. I diabeł nie rozróżnia między tobą i Chrystusem. Wiesz, kto rozróżnia między tobą i Chrystusem? Ty. Nikt inny we wszechświecie. Bóg widzi w tobie Chrystusa i diabeł widzi w tobie Chrystusa. A wszystko się rozgrywa o to, czy ty zobaczysz w sobie Chrystusa. Bo jak ty w sobie nie zobaczysz Chrystusa, to Bóg będzie miał związane ręce, rozumiesz? A diabeł będzie zacierał ręce. Mówi, jest następny kretyn, nie rozpozna, że jest Chrystusem. To ja tego jak człowieka. Hej, co mi zależy? Chcę być człowiekiem? Niech będzie. Chcę być, niech będzie. To jego osobista sprawa. Niech się boi, niech sra w gadzie ze strachu każdego dnia. Jak każdy normalny człowiek. Niech się martwi, niech będzie załamany, niech uważa się za odrzuconego, tak, niech uważa się za gorszego, niech pielęgnuje kompleksy, niech rozpatruje przeszłość, niech martwi się o to, że nie jest chciany. Jak każdy człowiek, normalny, porządny homo sapiens, niech ma depresję. Ale Chrystus nie ma depresji. Chrystus nie jest załamany. Rozumiecie? Chrystus nie ma trudnych dni.
Chrystus nie jest zależny od drugiego człowieka. Chrystus nie ma kompleksów. Rozumiesz? Chrystus stanął przed swoimi ludźmi i powiedział: nazywacie mnie Panem i dobrze robicie, bo nim jestem. On wiedział, kim jest. On wiedział, że jest Mesjaszem. On wiedział, że jest Mesjaszem. Czy wiesz, że jesteś jedno z Mesjaszem, czy nie wiesz? Znajdź ten poziom dzisiaj i z tego poziomu dopiero zacznij działać. Jeżeli uważasz w 15%, że jesteś zjednoczony z Mesjaszem, to taki jest poziom twojej wiary. I koniec. I bądź szczery w tym. Bo najpierw jak się idzie do lekarza, to trzeba diagnozę przyjąć. I powiedz w domu dzisiaj tak: ojcze, na dzisiaj stwierdziłem, że jestem 15% wierzący. I z tego miejsca zaczynam pokutować. I ja zaczynam się rozwijać. I ja będę szedł do przodu. Bo ja mam iść po 100%, tak? 100%, 100% Chrystusa w akcji, 100%, 100%. Tu chodzi o władzę. Wiara jest związana z władzą. Musisz władać. Kładę nacisk na słowo musisz. Musisz władać. Chrześcijanin niewładający to chrześcijanin przegrany. To przegrany człowiek. Albo władasz, albo tobą władają. To tam uważasz. Rozumiesz? Albo uwierzysz w to i zaczniesz to pielęgnować, że jesteś w Chrystusie, a Chrystus w tobie, jesteście jedną bryłą i że jesteś przed wszystkim i że na tobie wszystko jest zbudowane, tak? Albo będziesz traktowany przez diabła jako zwykły homo sapiens. Bez względu na to, czy będziesz w kościele, co tam będziesz miał za służby, jakie namaszczenie w różnych dziedzinach się będzie przez ciebie uwalniało. Po prostu. Kościół i Jezus to jedna osoba, jedna moc, jedna władza, jeden autorytet, jedno miejsce przebywania. Kościół i Chrystus to jedna osoba, jedna osoba, jedna osoba. Rozumiecie? Jedna osoba. Posłuchaj. Kiedy klękasz, żeby się modlić, to nie klękasz dla Boga. Bóg nie chce, żebyś klękał. Wiesz, dla kogo klękasz? Dla siebie. Ponieważ swoje ciało, tak? Wprowadzasz w określone miejsce. Pokazujesz Mu, gdzie jego miejsce. Bóg chce, żebyś przed Nim stał z podniesioną głową. Rozumiecie? Bóg chce, żeby Jego synowie i córki stali przed Nim z podniesioną głową. Ponieważ Bóg jest Bogiem ludzi wolnych. I to nie czyni Ciebie dumnym. I to nie czyni Ciebie pysznym. To czyni Ciebie pokornym, rozumiejącym Boże zasady. Nazywacie mnie Panem? I słusznie, bo Nim jestem, mówi Jezus. Jednocześnie z Nimi je, pije, przebywa, tak? Poświęca się, żyje. Tak? To jest coś, co realnie wydarzyło się w duchowej rzeczywistości. Jesteś taki sam jak Jezus. Rozumiesz? Taki sam jak Jezus. Jesteś taki sam jak Jezus. Oczywiście nie jesteś jedno z Jezusem na zasadzie takiej, że umarłeś za ludzkie grzechy, wstałeś z martwych. Nie o to chodzi. Mówimy o poziom ducha, w którym obecnie się znajdujesz. O poziom ducha, w którym się znajdujesz. Nie różnicuj się. Bo nie będziesz mógł uwalniać wiary. Twoja wiara będzie ciągle karłowata i będzie napotykała na jakieś przeszkody. Zawsze będzie. Za słabą mam wiarę. Za małą mam wiarę. Powinienem mieć większą wiarę. Co mam zrobić, żebym miał większą wiarę? Połóż na mnie ręce, człowieku, wiary, niech twoja wiara na mnie spłynie. Wiara nie spływa na nikogo. Jakby wiara mogła na kogoś spływać, słuchajcie, to samo, co przez post byśmy mogli załatwić wszystkie sprawy.
Wiara nie spływa na nikogo. Wiara jest stylem życia. W nią się wchodzi, poznaje się jej zasady, zaczyna się żyć według tych zasad. To jest wiara. Rozumiesz? Jako, że jesteś umocowany w tej samej pozycji, co Pan Jezus, to masz zupełną możliwość używać tej samej władzy, co Pan Jezus. Ponieważ masz tą samą pozycję, co Pan Jezus. Ta sama pozycja, ta sama pozycja. Rozumiesz? Ta sama pozycja. Nasza córka, Sara, jak ją gdzieś dajemy do kogoś do domu i ona ma tam być u kogoś i ma u kogoś mieszkać, i tam dzień, dwa, tydzień, to mówimy do niej, wujek czy ciocia są pierwsi po Bogu. I koniec. I dla Sary to jest, jest. I Sara nie będzie do mnie dzwonić. Jak ciocia jej powie coś, to Sara do mnie nie zadzwoni. I nie powie, tato, ciocia mi kazała coś zjeść, a ja nie chcę zjeść. A wiecie, dlaczego ona do mnie zadzwoni? Bo ja nie będę jej kierował. A wiecie czemu? Bo ja władzę delegowałem na ciocię. Tam, gdzie ja byłem, jako opiekun, teraz jest ciocia jako opiekun. Ona nie jest mniejszym opiekunem ode mnie. Ona jest takim samym opiekunem. Ponieważ wzięła odpowiedzialność za moją córkę tak samo, jak ja za nią mam odpowiedzialność. A więc moja córka ma wykonywać wszystkie polecenia cioci bez konsultowania ich ze mną. Rozumiecie, o co tu chodzi? My mamy władać. Nie ciągle konsultować rzeczy z Bogiem. Chrześcijanie ciągle na telefonach są. Chodzą niepewni, czego tak się trzeba. To jest z Boga? Czy to z Boga nie jest? Dowiem się. Pomodlę się. Pomódl się ze mną. Potrwajmy w modlitwie. Wiesz, o co chodzi? Zapytaj Pana. W ogóle, co to jest? Co to w ogóle za historia jest? Chrześcijanin 24 godziny na dobę wciąż ten sam. Bóg chrześcijanina 24 godziny na dobę wciąż ten sam. Jak to? Ktoś mnie często pyta, pytałeś o to Pana? Ja mówię, nie wiem do końca. Bo ja do końca nie wiem tego, czy ja pytałem Pana. Rozumiecie? Bo to nie jest, bo ja żyję w Nowym Przymierzu. Ja nie żyję w Starym Przymierzu. Ja nie żyję w Starym Przymierzu, że ja idę, ja się Pana zapytam. Ale to gdzie ja mam pójść, żeby się Pana zapytać? Bo co to jest, pójdę się Pana zapytam. To co teraz muszę zrobić, żeby tego, żeby, to co ja muszę zrobić? Usiąść, uklęknąć, posiedzieć, poczekać. Rozumiecie, o co chodzi? Linia zajęta? Jest linia zajęta? Co to jest? Usiądę i poczekam teraz. Czekam dzień, czekam dwa. Ile się modliłeś w tej sprawie? O, za krótko. To nie wymodliłeś wszystkiego do końca. Może nie wiesz do końca wszystkiego. A może tu chodzi o coś innego? A może tu chodzi o uwierzenie w to, że mamy Boga w sobie 24 godziny na dobę i że On do nas mówi. I problem to nie jest z tym, że On mówi, tylko z tym, jak ja słucham. Jeżeli ja decyduję się na to, żeby być otwartym na Boga, to ja nie potrzebuję Go szukać i pytać. Ja po prostu wierzę i co robię? Decyduję. Tam. A diabeł musi to zrobić. A aniołowie muszą to zrobić. Rozumiecie to? Wszystko musi puścić. Ponieważ ja siedzę w tej samej pozycji, co Chrystus. Została mi delegowana władza. Delegowana władza. Jak komuś się deleguje władzę, to nie można wymagać. Jak ja bym na przykład swoje dziecko dał komuś do domu i moje dziecko w tym domu dostałoby na tyłek pasem od wujka czy cioci, rozumiesz, o co chodzi?
I ono by do mnie potem przyszło i powiedziało tak. Wujek dał mi paskę. Ja mówię, ale o co tobie chodzi? To co, mówię, przeprosiłeś wujka za swoje sprawę? Ale tato, co tato? Wujek to jest osoba, której ja ufam. Jeżeli ja ciebie powierzyłem wujkowi, to ja ciebie nie powierzyłem jakiemuś degeneratowi, tylko powierzyłem cię osobie, której w 100% ufam w sprawie wychowania ciebie. Jeżeli wujek ci zlał tyłek, to znaczy, że narozrabiałeś. Prościej nie można. Ty się mnie tu nie skarż na wujka, tylko porozmawiaj z wujkiem w sprawie tego, co narozrabiałeś. Przeproś Boga i przeproś wujka. Wiecie, jakby tak ludzie dzieci wychowywali, to było zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Ale w dzisiejszych domach matka przed ojcem broni dziecka, a ojciec przed matką. Takie są dzisiejsze domy. Tak jest dziś. I ludzie w kościele zachowują się w taki sposób, jakby władza nie była dla nich, jakby nie byli częścią tego. Szukają, biegają, konsultują, dzwonią, rozmawiają, wprowadzają się w jeszcze większy chaos. Rozumiecie, o czym mówię? Ja jestem pewny tego, że jestem zjednoczony z Jezusem. Ja jestem pewny i na podstawie tej pewności ja decyduję. Ja przebywam z moim Bogiem. Rozumiecie? Żyję z moim Bogiem. Ja nie udaję się na specjalne rozmowy z moim Bogiem. Ja nie mam specjalnych rozmów. Idę na specjalną rozmowę. Na specjalną rozmowę to chodzą ci, którzy nie mają stałej relacji. To trzeba specjalne rozmowy prowadzić. Umawiać się, ustalać czas. To ciężkie jest, cholera, później, rozumiesz? Ale jak jest cały czas obrót, tak, obrót, to jest zupełnie inaczej. W małżeństwie, jak jest cały czas obrót bliskości, to jest zupełnie inaczej, niż jak bliskość zostaje rozebrana na kawałki i potem trzeba znowu się schodzić. To jest wielka różnica. Wielka różnica. To schodzenie to jest bardzo długi okres czasu. I to zabiera bardzo dużo czasu, dużo energii. Rozumiecie? Dlatego o wiele bardziej ważną rzeczą jest pielęgnowanie bliskości, tak? Niż potem schodzenie się znowu razem. Jak ja pielęgnuję moją relację z Bogiem, tak? To ja nie muszę się udawać na przechadzki później, na rozmowy. Nie muszę się podłączać pod Jego moc. Ja się podłączam pod Pana. Ja mówię, na co dzień pod co jesteś podłączony? Pod co? Co Cię zasila na co dzień? Pod co? Co tam robisz na co dzień? No wiesz, Tak ostatnio byłem oddalony od Pana. Ja mówię, człowieku, ty masz w głowie w ogóle trocinę. Jaką? Gdzie ty byłeś oddalony od Pana? Co to jest oddalenie od Pana? Co to w ogóle jest za historia? To nie jest chrześcijaństwo. Oddalone od Pana. W ogóle masz w mentalności swojej takie coś, że jesteś w ogóle jakiś odrębny niż Bóg. Weź zmień mentalność, zmień teologię. Weź się nawróć z tego. Ty i Jezus jedno jesteście. Weź ty to wypisz na kartce w domu, i ogłaszaj tą rzecz 1000 razy na dobę. Ja i Jezus jedno jestem. Ja i Jezus jedno jestem. Władza Jezusa to moja władza. Słowa Jezusa to moje słowa. Tak jak diabeł słucha Jezusa, tak słucha mnie. Nie ma żadnej różnicy między mną a Jezusem. Mamy ten sam galilejski ton. Rozumiesz? Ludzie mówią, krzyczę na diabła, on nie odchodzi. Ja mówię, głośniej krzyczę. Mówię, słabo krzyczę. Słabo krzyczę. Władza. W tej bajce Konstantin, on fajnie wzrasta we władzy. On coraz lepiej rozumie w ogóle, że posiada władzę. Coraz lepiej rozumie. Rozumie. W pewnym momencie przychodzi takie zgrupowanie demonów, jest. Przychodzi, stawia sobie krzesło, a jego kolega, bo taki prokatolicki jest film, jego kolega wrzuca taki krzyż
poświęcony do zbiornika z wodą, który to zbiornik jest podłączony do tych spryskiwaczy anty, proszę Ciebie, tych pożarowych, takich przeciwpożarowych. Tam są takie zgromadzenie demonów stoi, on taki wchodzi w ogóle, Konstantin właśnie na krzesło i mówi tak, niepotrzebnie przeszliście pewne granice. Nieraz wam o tym mówiłem. Koniec. Zapalniczką podpala ten czujnik i z tych wszystkich spryskiwaczy zaczyna lecieć woda święcona. A oni zaczynają się rozpadać. Rozumiecie? Globalny manifest władzy. Globalny manifest władzy jest. To chrześcijańskie jest. Rozumiecie, o co tu chodzi? Chcę, żebyście zobaczyli, co jest grane. Jaką my posiadamy władzę. Władza. To musi być twoje drugie imię. Gdy jesteś pewny tych faktów, że gdy prosisz o coś Ojca w imieniu Jezusa, to prosisz jako prawowity dziedzic, wiedząc, że co Ojca, to twoje, to wtedy ta rzecz się dzieje. Ja nie przychodzę do Boga inaczej niż jako Chrystus. Ja nie przychodzę jako żebrak. Ja nie przychodzę jako w ogóle jakiś obcokrajowiec. Ja nie mówię, wiesz, Ojcze, tak bardzo potrzebuję tego. Nie. Nie, ja tak nie przychodzę. Bo tak moje dzieci do mnie nie przychodzą. Moje dzieci nie przychodzą do mnie i nie żebrają u mnie takich rzeczy. Nie żebrają. Tak? Sara skończyło się lato, przyszła. Plan przedstawiła. Jakie ona potrzebuje buty na zimę? Potrzebuje takie buty? Tak? Bo tutaj takie bardziej, już mówiła, już wiem, jakie potrzebuje. I też zimowe buty, takie na śnieg. Agata mówi, no, ale ty po tym śniegu tak strasznie dużo. To nic, ale ja muszę mieć też buty na śnieg. Jak spadnie śnieg, ja muszę mieć buty na śnieg. Ona w ogóle nie przyszła, nie uklęknęła przede mną, nie powiedziała, błagam cię, tato, zabierz mnie do Agaty. Błagam cię. Przecież jest długo spadnie śnieg. Zlikuj się nade mną. Rozumiem. Nie, ona przyszła, przedstawiła mi plan na buty. Że były takie buty. Dlaczego w ogóle mam to zrobiła? Czemu ona to zrobiła? Bo ona jest pewna, kim ona jest. Temu dziecku nie trzeba tłumaczyć, kim ono jest. Ono ma utrwaloną tożsamość. Ona nie ma zawahania, że jest córką. Rozumiecie? Ona wie, że jest jedno z naszym portfelem. Ona w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, że jest jedno z naszym portfelem. Że ona nie musi żebrać o jakiś grosz. Bo to córka. A ludzie przychodzą i żebrają. I mówią, coś mi nie idzie w tej wierze. Jak ci ma iść w tej wierze, jak ty jesteś żebrak? Ty żebrak jesteś. Przychodzisz do Boga, tam gdzieś się kajasz przed nim, tarzasz. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle, ludzie, no, jak się... Mówię do tych z was, to tak się kajacie i tarzacie, bo nie każdy. Jak się kajasz i tarzasz, no nie wstydź cię. No teraz proszę cię. No proszę, teraz mówię do każdego z was. No proszę cię, no nie wstydź ci. Do twojego Boga tak przychodzić? Do Boga, który umarł za twoje grzechy i się kajać, i tarzać, i się pierdzić w tym wszystkim i w ogóle i mówi, pomóż mi, pomóż i pomóż. To wstyd! To hańba! To jest! To duchy sieroce! Duchy sieroce! Duchy sieroce! Duchy poniżenia. Jakieś w ogóle rozumiesz takie rzeczy. Kajające się jakieś człowieku leżące, skamlające o kawałek chleba. Ty wiesz, że umieram, już ledwo żyję. Jeśli przychodzisz do Boga w imieniu Jezusa, to przychodzisz jako Jezus.
Ty nie przychodzisz ze żebraczym kwitkiem i nie mówisz, przepraszam bardzo, ten wypisany mi to, że tutaj Jezus tutaj. Dajcie mi trochę. Jezus powiedział, jeżeli będziecie się modlić w moim imieniu, tak? To będzie oznaczało, że przychodzicie jako ja. Jako ja. Rozumiesz, z czym musisz się rozprawić, żeby twoja wiara rosła? Z szeregiem poniżeń w twojej duszy, z szeregiem sieroctwa, niedowartościowania. Rozumiecie, dlaczego tak duży nacisk kładziemy na tego rodzaju rzeczy? Ponieważ ludzie, którzy mają silne zaburzenia w swoich psychikach, oni nie mogą uwalniać wiary prawidłowo. Jak może uwalniać wiarę ktoś, kto czuje się odrzucony i poniżony? Jak on może uwalniać wiarę? Co to jest za dytat wiary, proszę mi powiedzieć? Jak on cały czas myśli o tym, że jest gorszy, głupszy, za gruby, za chudy, za jakiś, ciągle coś mu nie gra. On ciągle coś widzi takiego w sobie, co w ogóle nie jest takie, jak trzeba. Ciągle jestem za głupki, za mało się modliłem, za mało to, za mało tamto, za mało czytałem Biblii, za mało to. Ciągle coś za mało. To tak gada. Człowiek z jakimś zaburzeniem. Córka nie przychodzi do nas i nie mówi, że ona nie ma wątpliwości, że za mało metryki urodzenia czytała. Która dzisiaj nie poczytała dokładnie metryki urodzenia. Rozumiesz, ona tam nie przyjdzie do nas specjalnie. Ona przychodzi i ona się ładuje. Siedzimy, wczoraj jemy coś przy stole, rozmawiamy, przyszła. Siedzi, też chce porozmawiać. I siedzi. Rozumiem, córka przyszła, porozmawia z nią, wyjdź stąd. Nie. Nie. Też jestem ważna, mówi. Wiesz. No to w ogóle ty siedzi w ogóle bez żadnego zażenowania, wiesz o co chodzi. Mówi, nie, bo ja tu chcę. Bądź tu ze mną, rozmawiaj ze mną. Zobaczcie, jakie to jest dalekie od tego, co wielu ludzi robi w temacie Boga. I ja się pytam. Jeżeli my jesteśmy w jakimś takim miejscu, to w jaki sposób ma być prawidłowo uwolniany autorytet? Proszę was. Gdy prosisz o to, co jest twoje, no bo o co Jezus prosi Ojca, skoro z Ojcem jest jedno? O swoje. Krótko powiedziawszy, to słowo prosić nie oznacza proszę, tylko biorę. Prosić, bo my mamy taki język, takie tłumaczenia mamy te biblijne, bo poproszę, poproszę. To się, rozumiesz, kojarzy z tym, że stoisz, proszę ciebie, rozumiesz, łapka wyciągnięta, proszę ciebie, ty mi wejdzie groszy, wiesz, stoisz, wiesz, gość pod Biedronki. Ziomuś poradni. Ludzie przychodzą do Boga. Ale jak ty rozumiesz, że jesteś w Jezusie, a Jezus w tobie, to ty idziesz po co? Po swoje! Nie po czyjeś. Idę w wierze po uzdrowienie, bo do kogo należy uzdrowienie? Do mnie. To Bóg mi żadnej łaski nie robi, że ja będę uzdrowiony. To ja, czy Bóg ci łaski robi, że ci Bóg uzdrowi? Bóg nie uzdrawia nikogo już dziś. Bóg się nie zajmuje uzdrawianiem ludzi. Bóg uzdrowi wszystkich. Tak się Bóg nie zajmuje zbawianiem, bo wszystkich zbawił. W ogóle cię bezrobotny trochę jest. Załatwił w Chrystusie sprawy. On mnie uwalnia, on mnie daje pieniądze. Panie, daj mi pieniądze. Ale to mam ci dać. Rozumiecie? Niech mi on dać pieniądze, jesteś poważny. No weź mi daj. No weź, to weź se weź. Weź se. Panie, zmień coś, mówisz, za zmień. Rozumiecie, o co chodzi? To jest takie porozumienie. I ludzie nie chcą tego dopuścić do swojej głowy. Jak to? Ja mówię, tak to.
Jeżeli ja się modlę do Boga, to modlę się z perspektywy Jezusa. A więc ja idę po swoje, po swoje, po swoje, po swoje, nie po czyjeś, nie po polskie, po moje, zdrowie jest dla mnie, sukces jest dla mnie, szczęście jest dla mnie, bo co to jest? To jest moje. I wolę diabła od mojego, wolę od mojego zdrowia, wolę od mojego szczęścia, wolę. Do mnie już dawno diabeł nie przychodzi i nie mówi, Bóg ci czegoś nie da. Już ze mną tak nie rozmawia. Ja jednak będę rozmawiać. Inne dzisiaj mamy wszystkie inne rozmowy między nami są. I teraz pójdź. Ewangelia Marka 11:24 mówi tak. Dlatego powiadam wam, wszystko cokolwiek byście się modlili, prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam, a oryginał mówi, tylko wierzcie, że otrzymaliście. Tylko wierzcie, że otrzymaliście. A więc jak ja przychodzę w imieniu Jezusa do Ojca, tak? Po moje rzeczy, po moje, nie po Ojca, po moje, to ja już wiem, że je mam. Bo to są czyje rzeczy? Moje. Masz swoją szafeczkę w domu? Ja mam taką szafeczkę w domu z moimi ubrankami. Nie zawsze może w niej jest super porządeczek. Staram się na bieżąco, żeby tam był porządeczek, bo to ja wiem, gdzie to tam leży. To ja wiem. Wiem, gdzie majteczki leżą, skarpeteczki. Sobie poukładałem osobno kolorowe, osobno czarne. Wiecie, o co chodzi. Wiecie, dlaczego to porobione tak mam? Na bieżąco ją porządkuję, bo no bo to trudno mi tak utrzymywać ten kolor, ale ją porządkuję. Po to, żebym, powiecie, w różnych sytuacjach ja się ubieram. Wstaję, jest ciemno, nie zapalam te światła, bo ktoś śpi. Mam tą lampkę w telefonie, lecę po szafce, sięgam szybciutko, a wiem, po co ja sięgam. Wiecie, o co chodzi? Wiem, że sięgam, tu tutaj leżą same skarpetki. Tak sobie poukładam, tak sobie życie uprościłem. Moja szafka! W tej szafce mi nikt nie sprząta. Jak są rzeczy ubrane, Agatka bierze i je wkłada po prostu. A ja je sobie układam. Dlaczego ja je sobie układam? Dlatego, że ja wiem, gdzie one, to jest moja szafka. Moja szafeczka. Ja sobie ją zorganizowałem, tą szafeczkę. Rozumiecie? Ja ją sobie zagospodarowałem. I teraz ty musisz zrozumieć, że tak wyglądają rzeczy w duchowej rzeczywistości. Ja idę do Ojca po moje, bo ja jestem w Jezusie. Ja nie żebram u Ojca nic. I co robię? Ja sobie to biorę, tak? I koniec. W wierze, tak? Przyjście do Boga jest równoznaczne z posiadaniem. Tylko wierzcie, że otrzymaliście. Tylko wierzcie, że otrzymaliście. Jeżeli dzisiaj przychodzisz do Boga w imieniu Jezusa, to wierz, że masz. To wierz, że masz. Masz tą rzecz. Ty ją posiadasz. Rozumiesz? Posiadasz ją. Posiadasz. I koniec. Nie wiadomo, czy ty ją widzisz, czujesz. Nikogo to nie obchodzi łącznie z tobą na przykład. Rozumiesz? Jak ja po ciemaku sięgam do swojej szafeczki w określone miejsce, to ja wiem, że sięgam po ciemne skarpeteczki. I nie ma bata, że wyciągnę kolorowe. Po ciemku mogę sięgnąć. Rozumiesz mnie? Jak ja wiem, że na samej górnej półce leżą moje koszulki do ćwiczenia i spodnie od dresu obok, tak? To ja tam sięgając po te koszulki wiem, że prawidłowo sięgam. To jest wiara. W duchowej rzeczywistości wszystko jest perfekcyjnie poukładane. Musisz zrozumieć, że jesteś jedno z Jezusem. Jedno z Jezusem. Posiadasz taką samą władzę jak Jezus. Wszystkie demoniczne siły muszą robić na Twoje słowo to samo, co zrobiłyby na słowo Jezusa. Rzeczywistość, która Cię otacza, musi reagować tak na Twoje decyzje, rozkazy,
działania, jakby reagowała na rozkazy, działania, decyzje Jezusa. Jako Syn Boży, jako Chrystus w ciele, podchodząc do Boga Ojca, idziesz po swoje rzeczy, po Twoją własność. Twoją własność. I kiedy po nią już idziesz, tak? To uznajesz, że ją posiadasz. I to się nazywa wiara. To jest wiara. Dbasz przy tym wszystkim o to, aby dusza Twoja była czyszczona, pielęgnowana, aby nigdy nie było żadnego zaburzenia, tak, na drodze zrozumienia prostych Bożych prawidłów. W ten sposób poruszamy się w wierze. W ten sposób. Gdy wiesz, że już masz to, o co prosiłeś, to odważnie nakazujesz, aby to się stało i wszystko wokół musi Cię słuchać. Kiedy wszystko wokół musi słuchać? Kiedy jesteś pewny, że posiadasz tą rzecz. Jeżeli ja wiem, że posiadam uzdrowienie, tak? Co teraz robię? Nakasuję, aby wszystko w moim ciele wróciło do normy. No bo ja wiem, że to posiadam. No ja jestem zdrowy. Tak? A więc płuca, wracajcie do normy. Oskrzela, wracajcie do normy. Infekcja, odchodzisz teraz. Tak? Białe ciałka krwi, teraz wzmagacie swoją siłę i uderzacie w każdą formułę wirusa w moim ciele. Teraz! 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 Co robię? Władam! Czym? Wszystkim! Wyrzucam to zbędne, tak? Ustanawiam to prawidłowe. No bo to mam, posiadam. Tak chodzą ludzie wiary. I nie zastanawiają się. I nie chodzą i nie nasłuchują, co kto na to. A tam powiedzieli w internecie, że tak nie jest. Co ty na to? Nic. Ale oni tak powiedzieli. Ja mówię, to nie słuchaj. Ale co ty na to? Ja mówię, chcę, żeby za nim mówił. Teraz w imieniu Jezusa. Niech za nim mówi. Rozumiesz? Niech za nim mówi. My wszystko możemy zrobić, ludzie. Tylko musimy w prawidłowym miejscu ustać. I nie wolno nam pozwolić, żeby to, co widzimy, słyszymy, czujemy, to, co jest wokół nas, wpłynęło na nas i na nasze decyzje. Dlatego jest napisane, że w wierze podróżujemy, a nie w oglądaniu. Co nam z oglądania? Bo ja tak czuję. A cóż to znaczy, że tak czujesz? Jak na palmu się napiję, to czuję, że mnie piekcze oko. Tam jest dużo... Czego tam jest dużo? Kto mi podpowie? Beta co? Beta-alaniny. Dużo beta-alaniny, oko mnie szczypnie. I co z tego, że mnie szczypnie oko? Ja nie rozumiem. Bo ja tak czuję. To nie w ogóle na nic nie wpływa. Tak? Istotne jest to, że ja wierzę. Tak? A nie istotne jest to, co ja czuję. Zobacz. Uczucia nigdy nie znikną z Twojego życia. Nie zabijesz uczuć. Nie powinieneś. Bo uczucia nie są do zabicia, tylko do ustawienia. Uczuć się nie zabija. Uczucia w ogóle są piękne. I trzeba je prawidłowo wykorzystać. Nie wolno zabijać uczuć. Uczucia muszą zacząć otrzymywać co? Rozkazy. Ale chrześcijanin, zamiast rozkazywać swoim uczuciom, żeby weszły w odpowiednie tory i decydować odpowiednio do rozwoju tych uczuć, to ulega uczuciom i mówi, bo ja tak czuję. Kogo to obchodzi, co ty czujesz? Kogo to obchodzi? Jak ty coś czujesz, ale czujesz źle, to jesteś po złej stronie mocy, przepraszam. Rozumiesz?
Bo szczerość to nie jest prawda, rozumiecie mnie? Już większość z was to wie na pewno, że szczerość to nieprawda. Szczerość to szczerość, a prawda to prawda. Można być szczerym, tak? I wierzyć absolutnym bzdurom i mówić, jestem szczery. Ja widzę z tego, że szczery jest, ja nie rozumiem. Uważasz, że twoja szczerość to na cokolwiek wpływa? Nie przyjmujesz prawdy, dalej jesteś w błędzie. A że jesteś szczery, no to takie masz usposobienie, jesteś szczery po prostu. Tak? Jak ty ustaniesz na prawdzie, to ty sobie bądź szczery, wtedy to będzie chwalebne. Halleluja. A więc to, co czujesz, jest wtórne. Trzeba to ustawić. Ustawiamy to, co czujemy. Ustawiamy, a nie na tym bazujemy.